Witam Państwa. Znajdujemy się na stacji Bytom-Kart wąskotorowy. Jest to największa w Polsce zachowana stacja kolei wąskotorowych, obecnie stanowiąca zaplecze dla GKW, najstarszej nieprzerwanie czynnej kolei wąskotorowej na świecie. Obecnie Górnośląskie Koleje Wąskotorowe to głównie 21-kilometrowa linia z Bytomia do Miasteczka Śląskiego przez Tarnowskie Góry. W sezonie letnim stowarzyszenie uruchamia wąskotorowy pociąg, który zawiezie Państwa nad zalew na Kłochechło w Miasteczku Śląskim. Po drodze możemy zatrzymać się także przy zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, przy Dolomitach Sportowej Dolinie w Bytomiu, przy restauracji pod Dębem oraz przy Centrum Tarnowskich Gór, które posiadają bardzo ładną starówkę, będącą miejscem w sam raz na urokliwe spacery. Stowarzyszenie eksploatuje swoją linię kolejową dzięki społecznej pracy swoich członków oraz zaprzyjaźnionych kolejarzy. Na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych zachowało się wiele oryginalnych elementów infrastruktury oraz wyposażenia technicznego. Głównym przykładem jest stacja Bytom-Kart Wąsk. Możemy zobaczyć na niej zachowane stanowisko do obrządzenia parowozów wraz z lokomotywownią. Elementami jest wieża wodna wraz z żurawiem, kanał oczystkowy do spuszczania szlaki z parowozu oraz pięciostanowiskowa hala lokomotywowni z lat 30. Z racji dużych przewozów towarowych na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych stosowano scentralizowane nastawianie zwrotnic. Jest to rzecz niespotykana na innych kolejach wąskotorowych w Polsce. Na obu końcach stacji były mechaniczne nastawnie, skąd dyżurny ruchu wajchami mógł nastawiać położenie zwrotnic. Na innych kolejach wąskotorowych, aby przestawić rozjazd, niestety trzeba było chodzić po terenie pieszo, co bardzo wydłużało czas przeróbki pociągu. W lokomotywowni Bytom-Kart Wąsk stacjonują obecnie dwa parowozy. Pierwszy z nich, parowóz typu LAS, oryginalnie stacjonował w hucie w Świętochowicach, w Wypinach. Trafił tu do nas z pomnika. Parowóz jest generalnie sprawny, ma dość dobrą część mechaniczną, ma dość dobry kocioł. Obecnie poszukujemy sponsora do wykonania naprawy głównej, by mógł wozić pasażerów. Koszt takiej naprawy wynosi 500 tysięcy złotych. Drugim parowozem jest parowóz serii TW-47 produkcji chrzanowskiego Fabloku. Oryginalnie jest to rozwinięcie konstrukcji, która na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych pracowała od lat 20. Jest to ciężki parowóz o mocy ponad 450 koni mechanicznych, posiadający aż 5 osi. Co ciekawe, pięcioosiowe parowozy trudno wpisywały się w ciasne, ostre górnośląskie łuki, więc dwie osie takiego parowozu nie posiadają obrzeży, żeby po prostu łatwiej wpisywać się w łuki o niskim promieniu. Koszt naprawy takiego parowozu to 1,5 miliona złotych z racji braku elementów napędu oraz osprzętu kotła. W swoich zbiorach stowarzyszenie posiada także wagon salonowy z 1912 roku. Dzięki bardzo dobremu odsprężonowaniu wózków wagon bardzo dobrze porusza się po górnośląskich torach. W ogóle nie czuć wybojów i zniszczeń spowodowanych szkodami górniczymi. Obecnie nastawiamy się generalnie na wożenie turystów. W sezonie letnim zapraszamy Państwa na przejażdżki nad zalew na Kłochechło, a poza sezonem zapraszamy na cyklicznie uruchamiane pociągi do kopalni srebra, Dolomitów Sportowej Doliny, czy jak mamy nadzieję, do elektrowni Sząbierki w Bytomiu.